Niesamowita chwila. Zaprosili Raela do kongresu najpotężniejszego kraju na świecie, by rozmawiać o klonowaniu. To pierwszy krok ku kolejnemu wielkiemu odkryciu. Stworzenie całkowicie sztucznej formy życia. Jak zrobili to nasi stwórcy Elohim, gdy stworzyli nas na Ziemi. Klonowanie nie stoi w sprzeczności z wolą tak zwanego Boga. Nasi stwórcy wręcz zaplanowali, byśmy kiedyś je odkryli. Fascynujące widowisko. Przemawiał przed przedstawicielami amerykańskiego rządu jako oficjalny reprezentant religii. To było bardzo sprytne posunięcie o ogromnych implikacjach. We Francji nie do pomyślenia. Nauka ratuje życie, religie i przesądy zabijają. Dlaczego poprosiłem Brigitte Boisselier o założenie pierwszej takiej firmy w Ameryce? Bo jako kraina wolności macie konstytucję, która winna być przykładem dla całego świata. Przywódca Raelian wychwala zasady obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Wolność i otwartość. Sprytnie.